Witajcie na kanale Grano Kompa, ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek SimRail. No, dłuższy czas nie jeździłem, proszę Państwa, w SimRailu, ale to nie oznacza, że zapomniałem. RPR-em sobie nadał. Dobra. Proszę Państwa, co my wiemy o składzie? 44, 39, 49 i mamy tutaj... coś mi nie pasuje. Kiedyś też będzie nie miałem coś takiego, że goście jakby się, nie wiem, w wejściu, kurczę, dla pieszych z peronów zaplątał w barierkę. Gościu, kuźwa, ja mam większy problem, bo mnie tutaj coś zawiercie, a potem myszków i mnie to nie, to co, 13 minut, a mi pokazało w lobby, że 20 kilka będzie. Mnie tam oszukują, dobra, wyhamowujemy skład, bo tutaj mamy czerwone na semaforze, chyba że to 20 minut wraz z staniem pod semaforem, no ja nie wiem. A to ci... No ładnie, ładnie. No dobra, proszę Państwa, no w każdym razie towarowy, tak? No i nawet nie postoję pod semaforem. Ciekawe. No dobrze. Nie wiem, jakiś fatum dzisiaj jest, bo nagrywam już drugi odcinek z jakiejś tam gry. No wcześniej hotel był nagrywany. I też, proszę Państwa, no jakoś tak nie pykło te 20. No ale dobra, przejeżdżamy przez zawiercie. I jedziemy. No, mówi się trudno, żyje się dalej, jak to mówią, nie? Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. No i co, no 13 minut. No niech będzie, niech będzie. Ale przynajmniej mogę powiedzieć, że się przejechałem tym cudeńkiem. Łazy WC 484 minut samoczynny, co wjazd. Dzisiaj sporo ludzi, no bo nagrywane to jest 9 czerwca, więc niedziela, więc ludzie wolne mają, no to sporo ludzi jest. Więc praktycznie ponad 80 osób siedzi na serwerze w tym momencie, jeżeli chodzi o mechaników, nie? Plus do tego jeszcze... A nie, to chyba zbiorczo jest, nie? Czy... A nie, 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 tam... Kuźwa, już nie wiem. Ponad 80 osób siedzi. I na tym zakończę tę dywagację. Dobra, za 300 metrów niby się ograniczenie zmieni. No ale nic to nie wnosi, bo później i tak spadnie do 110, więc to tam przyspieszmy trochę tę kolumbrynę. Już tak w sumie to można było jakby tak jechać wolniej, to by te 20 minut było. Także krótszy czas niż było założone. Krótszy czas od założenia. No ale dobra. Ale to się zazwyczaj, powiem Państwu szczerze, tam w tym lobby tak trafia, że ten czas to tak jakby się coś, nie wiem na jakiej podstawie to jest obliczane. Ale później... Było pytania? Ale później się to nie pokrywa, nie? Także takie chocki klocki. Dobrze, myszków. 19.30. Ale to nie, no bo 19... O Jezu. Do Myszkowa nawet chyba nie dojedziemy. I będzie to wjazd? Coś wymyślimy. No to muszę hamować. Coś wymyślimy, drodzy Państwo. Jak na razie to ciśniemy. I mamy 90. A gdzie te 110? Coś przegapiłem chyba. Co my to wiedziemy? Jakieś blachy, czy co to? Co to jest? Przybliżmy się tu. Co to jest? 46, 40, 34, panie mechaniku. Tylko poczekamy, przepuścimy pianka i potem pojedziemy.
księdzu. No proszę bardzo. Niech będzie pochwalony. No dobra, no. Jedziemy. Taki widoczek. Ja tam tylko znaków za bardzo nie widzę. No tam... O, chyba teraz RP1 będzie? A nie. Sorki. Ale lepiej było sprawdzić niż nie sprawdzić, nie? Znaczy w sumie to tam, nie pamiętam ile to tam punktów karnych było za nienadanie sygnału RP1 w Simrailu, ale to już dawno, dawno, dawno nie, no nie, nie, nie jechaliśmy. No jakieś przycinki tutaj lekkie są. O, kibelek nas tutaj mija. Czy coś, proszę Państwa, wiadomo o jakiejś aktualce? Czy coś tam gdzieś Państwu się rzuciło w oczy? Bo ja to szczerze powiedziawszy, no nie mam czasu, żeby tak sprawdzać, ale... Za dużo mamy tutaj tych gier, za dużo mamy... do roboty. No i tak człowiek, kurczę. Trochę niedoinformowany w niektórych tytułach. A co to był za gwizdek? Słyszeliście ten... No nie wiem, czy wy słyszeliście ten gwizdek, ale tak jakby ktoś gwizdnął na odjazd ze stacji. Ten skład nam przyspiesza, czyli pewnie jakiś spadek jest. A to ciekawa sprawa. Tutaj coś jakaś zmianka jest, bo 94. A nie, dobra. Ale ty, jak on się rozpędza. Synu. Zwolnij. Gdzie ci się tak spieszy? No teraz trochę za bardzo. Ale okej. Okay. Czyli teraz pewnie jakoś lekko pod górkę. No to możemy tam nieco przyspieszyć. Cztery, sześć, czterdzieści, trzydzieści cztery, no to do tego księdza było, nie? O, dzięki miłej służby. No jaki księdzu miły, nie? O, no jo. Już wiem, ile punktów karnych było za brak nadania sygnału RP1. 10. Tutaj nam macha dróżnik latarenką. Czy tam latarką. Do Myszkowa jeszcze 3 km. Według tego, co jest w prawym górnym rogu wyświetlone. Jak oni mi kuźwa ten czas podali? Dzień dobry, 484 pod wjazdem. A dobra, przejąłem szlak do zawiercia zajęty. Bloku samoczynny, wiadomo, dzięki. No i dobra. No i my na tym etapie żeśmy zakończyli przejazd. No ładnie, no dwa przekroczenia prędkości i brak sygnału RPR. No to tyle, co się tutaj udało namajstrować.
A teraz, proszę Państwa, mamy siódemeczkę naszą kochaną. No i pędzimy, ale tym razem składem pasażerskim. No i co my o tym składzie wiemy? TLK 61-130, relacji Wrocław-Warszawa. Przejmijmy to od razu. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. My lecimy teraz na Białą Rabską. No to, to okej. Okay. A czy gdzieś stajemy? Znaczy my całego przejazdu, proszę Państwa, nie zrobimy. Z uwagi na fakt, że cały przejazd tutaj, no przynajmniej w lobby, podany jest na jedną godzinę. Więc no nie ma szans. Natomiast coś tam... O kuźwa. A, tu ładny skład przyjąłem. Natomiast tam z 10 minut około pojedziemy. Tak czy inaczej, no 17 minut opóźnienia, to naprawdę no, ładnie ten skład przejąłem. Super wręcz. Także nic, tylko po prostu jechać, pędzić. Nie, to się nawet nie, no nie, nie ma szansy, żebym ja to nadrobił. Jak on to zrobił? Skąd on, kurczę, gdzie on to tak? Niesamowite. No ale dobra, znowu jakiś kibelek, czy co to? A nie, to siódemeczka. No dobra, ciśniemy teraz takim miglancem. Możemy trochę pobocznikować, bo wręcz zwalniamy. No, ładne, ładne tutaj są widoczki, ładne krajobrazy. To Biała Raska. Aha, Biała Rawska. Coś tam zgłasza, ale dla 31-132. 62-130 do Szalk. O Jezu. To do nas było? Kolego, możesz powtórzyć numer? 61-130. A, to tak mi się wydawało. No to zgłaszam. Aha. No, bo może słabo sobie. Ale coś rwie ostro, to sugeruje napisać. Tak mi się właśnie wydawało, że to chyba o nas chodziło, ale... No ale... Mr. Bedziol jest dyżurnym w szeligach. No i gałęziami po papie człowiek dostał jeszcze. To tak, żeby nam się nie nudziło, nie? Szeligi, Korytów, później Grodzisk Mazowiecki. Czyli 19:20. My powinniśmy być w Grodzisku. Mamy 17 minut opóźnienia. To jest po prostu niesamowite. Jak to, jak do tego doszło? Gdzie go tak chamsko przetrzymano? No dobrze, my mamy na budziku 120. Więc jakoś tam, no już nie. Więc jakoś tam sobie działamy. Szeligi 10 km. To 10 km i tak wcześniej się zgłaszałem? Ciekawa sprawa. No i coś towarowego ciśnie. To jest siódemeczka ciągnie. Kontenery.
61:30 przelokowane. Ja to znowu nie wiem, czy to do nas było. Ale też 130 końcówka. Cholera wie. No ale nie wiadomo, czemu ta komunikacja tutaj tak, tak się rwie. Co to się dzieje? Dlaczegoż to tak? Czemu nie ma stabilności? Może to chodzi o, nie wiem, różne łącza internetowe. Czekajcie, ja przesunę trochę, o, bo my dostajemy w twarz, aż nie wypada. Trochę tam trzeba było naszą lokomotywkę troszeczkę tutaj poskromić, bo trochę sobie za dużo pozwoliła. Ale chyba jest nachylenie. Sześć kilometrów i będziemy mijać Szeligi. Raczej nie spodziewam się, że nadrobiliśmy. Raczej nie spodziewam się, że nadrobimy. A, jasne, spoko, spoko. Nie, to chyba nie do nas. To nie do nas w takim razie było. Taka sama informacja. Trwają roboty w kierunku Korytowa. Będzie postój. Aha. To ładnie. Czyli generalnie rzecz ujmując, czy nas to też dotyczy? Czy to tak roleplayowo jest robione, czy jak? No tutaj widzimy, że za chwilę będziemy mieli czerwone na semaforku. Nie ma co cisnąć. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, może i dobrze się składa, wiecie? Może i dobrze się składa, bo my akurat sobie tutaj ten materiał skompletujemy. Mamy dzisiaj, można powiedzieć, że mamy dwa przejazdy w cenie jednego. O, także takie chocki klocki. No i dobra. A nie, 60 na godzinę, a czyli jednak coś tam, czyli to nie postój. Dobra, przyhamujmy nieco, 1,5 kilometra to... Niech ona zacznie, niech ten skład zacznie zwalniać. Ciekawe, cóż to tam za te roboty są? No dawaj, dawaj. 600 metrów. No nadal 17 minut, drodzy Państwo. No a za niespełna 2 kilometry będziemy musieli zatrzymać się.
Folguj. Co ty tam robisz? Ładnie tak. Ale gdzie te roboty? No dobrze. Oj, nie to chciałem. Halo. O kurczę. Zły klawisz nacisnąłem. Ale to... Wiesz, na dobrą sprawę to i tak musimy jednak zatrzymać się za te 600 metrów, więc... Tylko niech ona mi tam podciągnie ten składzik. Bo my sobie staniemy dalej. Trzysta metrów. O kurczę! Przewidywany postój w przeligach około 10 minut. O matko i córko. No, ale my na całe szczęście materiał mamy. Tak, żeby było te 20. Także proszę państwa, o. To chyba przerżnąłem trochę. No dobra. Skład sobie tutaj sam podjedzie bliżej semafora. Natomiast cóż, ja się z państwem żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.